był przykładem takiego instruktora, który pozostał harcerzem. I oprócz tego, że był harcerzem i moim przełożonym, później komendantem chorągwi, to był moim kumplem. Również jako taki starszy brat, po prostu pomocny. Michał Stasiak. Stasiak, tak na niego mówiliśmy chyba wszyscy. Był takim typem kuderlawego, ale niesamowicie wysportowanego i niesamowicie sprawnego człowieka. Takim trochę akrobatą, można powiedzieć. Zawsze uścisk dłoni. Z Michałem to też było też, no nie chcę powiedzieć, że coś niesamowitego, ale to nigdy nie było coś zwykłego. Rzeczywiście było tak, że jeżeli trzeba było załatwić coś, co wymagało sprawności fizycznej, wejścia na jakieś drzewo, to robił to Michał Stasiak, który obwiązywał się albo kawałkiem liny, albo paskiem jako asekuracją i wchodził gdzieś na drzewo czy na maszt. Nie było sytuacji, w której by nie zaradził. Takie skojarzenie. Michał Stasiak, niesamowita ambicja. Dla mnie to był gość, który jak wchodził do Prexera, to był dynamit. Pojawiał się znikąd i zaczynał cię motywować. W jednym zdaniu potrafił cię zganić i pochwalić. Kiedy była jakaś zbiórka lub harcerska impreza, Michał podchodził do najmłodszych harcerzy. Cześć Grzesiu, co tam u ciebie? No i na mnie, jako na małego harcerza, jeżeli podszedł harcmistrz, w ogóle się interesował mną jako takim normalnym po prostu harcerzem i się pytał po imieniu, co tam Grzesiu, co tam u ciebie. Wywierało to na mnie strasznie duże wrażenie. Michał słynął z tego, że był bardzo otwarty. Dla mnie był takim wzorem właśnie, takim wzorem skupienia się na człowieku, kiedy z nim był. Pamiętał wszystkich, których spotkał, tylko moich zastępowych czy przybocznych. On pamiętał ich imię, nazwisko. Co więcej, on pamiętał historię z nimi związaną. Pamiętam, o czym ostatnio rozmawiali. Był taką osobą, z którą zawsze rozmawiałeś, niezależnie od tego, ile czasu się nie widzieliśmy. Zawsze rozmawiałem się jak z kimś, kto jest blisko, kto doskonale wie, co się dzieje. Czerpałem od niego bardzo dużo inspiracji i przykładów postępowania jako instruktor. To, co prezentował, to był cały Michał. Zaczynał od szkoły zawodowej, później to technikum pocztowe, musiał zarabiać. Potem zwyciężyła pasja i miłość do historii, czyli najpierw studia zaoczne, później dzienne. Zdobył, wydaje się, że bardzo pracę, która mu sprawiała satysfakcję i była taka prestiżowa. Doszedł do tego, że robił doktorat. No, zbudował sobie wymarzoną rodzinę, której mu zawsze brakowało. I biorąc pod uwagę pozycję, z której startował w życie i porównując to z nami, czyli każdy z nas, nawet można powiedzieć, że sami zawodowo osiągnął więcej, ale przez całe swoje życie miał wsparcie kogoś bliskiego, czy to rodziny, czy innych osób bliskich, a wydaje mi się, że Michał w tym wszystkim cały czas był sam i musiał każdy centymetr tego swojego sukcesu wydrapać palcami, ale cały czas konsekwentnie szedł do przodu. Jak wyrzucali go drzwiami, to wchodził oknem. I tak rzeczywiście było. No i rzeczywiście był w tym niezrównany, prawda? Jak już udało mu się załatwić nocleg na plebanii czy u leśniczego tym właśnie argumentem, że jesteśmy harcerzami z Łodzi, no to za chwilę dodawał, że do licha trzeba było wziąć mundury, prawda? Dostalibyśmy jeszcze kolację. Założył trójkę z przekory, ponieważ chciał udowodnić wszystkim, że nie chciał mówić, jak powinna wyglądać dobra drużyna, tylko postanowił ją sobie założyć i pokazać wszystkim na przykładzie. Słowa, które najczęściej Michał mi powtarzał: Mati, weź się do roboty, albo idź do domu. I zagrał w tak naprawdę głównego bohatera gry Gdzie jest Włodek? Zagrał mocorniczego Włodka. Fotoopowieść taką.
cały czas miał jakieś nowe pomysły. My żeśmy mówili, dobra, już wystarczy, tam dużo tego materiału. Nie, tutaj zrobimy takie, że wiesz, ja jem sobie drugie śniadanie, nie, że tutaj jest coś tam, no i tam zdjęcie, jak Stasiak je drugie śniadanie. Potem poszliśmy do tramwaju, tam udostępnili nam tramwaj, więc oczywiście jest zdjęcie Stasiaka, jak sobie przed się goli w tramwaju. Dzień dobry, Michał Staszak, 15. łódzka drużyna wędrowników. Po prostu czuło się jego obecność i czuło się jego wsparcie. Człowiek po spotkaniu z nim był silniejszy. Dla mnie podstawowa rzecz taka, że to nie był Michał, to był Stasiak. Po prostu Stasiak. To jest taka postać, jak superbohater. Człowiek, który nie ma imienia, ma ksywkę.